koronawirus. Czesi proszą o pomoc Polaków koronawirus w Czechach. Rząd zwrócił się do Polski i Niemiec o pomoc w leczeniu pacjentów. Rząd Czech negocjuje z Polską i Niemcami bezpłatną pomoc na zasadzie wzajemności dla swoich pacjentów z COVID-19, poinformowała agencja CTK po posiedzeniu rządu w czwartek wieczorem. O prowadzonych rozmowach poinformował czeski minister zdrowia Jana Blatny. Z materiału, który resort zdrowia przedstawił na posiedzenie gabinetu, wynika, że rząd Czech chce wynegocjować bezpłatne przyjęcie na zasadach przyszłej wzajemności pacjentów w szpitalach w Polsce i w Niemczech. Za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zwróci się do Komisji Europejskiej o zwrot kosztów transportu pacjentów. Propozycja premiera Morawieckiego. Przed tygodniem premier Mateusz Morawiecki zaproponował Czechom i Słowacji miejsca w polskich szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Premier powiedział na konferencji prasowej w Katowicach 18 lutego, że Polska czeka tylko na sygnał od partnerów w Pradze i Bratysławie. O pomocy z Niemiec dyskusje w Czechach trwają od stycznia, gdy o potrzebie przewozu pacjentów do niemieckich krajów związkowych Saksonii i Bawarii mówili lekarze ze szpitali w przygranicznych regionach. Na początku obecnego tygodnia Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do rządu o zgodę na podjęcie negocjacji z Niemcami. W rezultacie wolne miejsca w szpitalach w Niemczech są wykazywane w danych Centralnej Dyspozytury Szpitalnej w Czechach. Dotąd żaden pacjent nie trafił do szpitali za granicą. Możliwości szpitali na granicy wyczerpania. Wiceminister zdrowia Władimir Czerny zapowiadał, że Czechy zwrócą się do partnerów z zagranicy o pomocy, gdy łóżka w Czechach będą zapełnione w 90%. Obecnie miejsca na oddziałach intensywnej opieki medycznej są zajęte w 86%, a łóżka przystosowane do podawania tlenu w 77%. Według resortu zdrowia możliwości szpitali są na granicy wyczerpania. W materiale dla gabinetu stwierdzono, że bardzo duże ryzyko jest w miastach Hradec Králové oraz Karlovy Vary. Sytuacja pogarsza się także w krajach województwach pilsneńskim, ujsteckim, pardubickim i libereckim.